Izraelici kiedyś byli na zgadu z gaduni, oglądali w telewizji, były czasami programy kabaretowe, jak w kineskach, to widzieli lekko łysawego, szybko, fenomenalną polszczyzną mówiącego, aż za dowcipnego w tych zapowiedziach Jana Świercia. To było kompletnie inne pokolenie, ale został konferencjerem, może nawet więcej, gospodarzem programu Czerwony Gitar, jeździł z nimi i tak często bywa, że od słowa do słowa ktoś coś powie i wyrwie się wreszcie wymarzony przez przyszłego autora, powiedziane przez przyszłego kompozytora: no dobrze, nie mów tyle, to napisz tekst piosenki, my zrobimy z tego utwór. I wydarzyło się Janowi Święciowi, że jedną piosenkę pod rękę z Janoszem Konradowiczem, czyli zawodowym tekściarzem, drugą sam, trzecią też, bo na tej płycie jedynej polskiej jest coś Jana Święcia. I powiedz, stary, gdzieś ty był, to jest właśnie, nie wiem, czy to będzie? To będzie później, teraz... Ale co teraz? Wróćmy na jeziora. Wróćmy na jeziora. Piękna piosenka, którą Jan Święt zupełnie nie wiedząc kupił Krzysztofa całego, Krzysztof go pokochał za tę piosenkę, ponieważ Święciowi udało się w tej piosence napisać wszystkie uczucia Krzysztofa do jezior. Krzysztof był wpisany w jeziora, Krzysztof kochał jeziora, żeglarstwo. Ja chciał kupić sobie domek, a jego przyjaciele w Szczytnie ten domek zbudowali, to koniecznie na cypelku nad jeziorem. Wszystko musiało być wokół jeziora, z jeziorem się kojarzyło. Krzysztof to kochał, dlatego był wściekły, że teledysk do tej piosenki został nad jeziorem Zegrze, który uważał za brudne, śmieciowe, nieładne, niejeziorskie, za parodię jeziora, no ale trudno, innych możliwości nie było. Kochał Krzysztof tę piosenkę i wrócił na jeziora. To była taka jego prawdziwa, taka duszoszczypapierna piosenka. Jan Święć napisał słowo. Piotrze, ja mówię do akustyka. Możemy troszkę poszaleć z efektem na głos, tam ziora.